Cześć, z tej strony Płyny Ninja, a dzisiaj znów pooglądamy sobie podróbki klocków LEGO. Znów, ponieważ kiedyś pojawił się taki film, który przyjął się bardzo dobrze. A zanim zaczniemy, to zapraszam Was na drugi kanał Klockozaura, czyli Wytyfy Kloc, na którym takimi podróbeczkami możecie się zachwycać. Zaczynamy oczywiście od takich najbardziej podobnych do LEGO, w sumie to praktycznie takich samych. No, czy to nie wygląda jak oryginalne sety, plagiatowanie na bardzo wysokim poziomie? Oczywiście takie największe perełki zostawiłem na koniec filmu. Tutaj mamy Nexo Soldiers. Pomysłowa nazwa. I to ten zamek wygląda jeszcze spoko, ale ten koń to jakiś upośledzony. Minecraft, a może raczej My World. Zestawy byłyby spoko, ale przeszkadza mi tam jedna rzecz. No ten pająk, on taki dziwny. No i nazwa też naprawdę niczego sobie. Kazi i jakiś pojazd. Kazi wydaje mi się, że jest jedną z najlepszych firm, które robią podróbeczki, chociaż tego podróbką bym nie nazwał, bo w żaden sposób nie próbuje naśladować LEGO. No bo patrząc już na takie Nexo Soldiers, to widać, że zerżnięto od LEGO. Znów Star Wars, ale tym razem bardziej takie... No... Co to w ogóle jest? Ogromny, gigantyczny, mega duży zestaw z jakiegoś Special Police. Bardzo duży tutaj zbiór policjantów. Naprawdę wyśmienita gratka, jeżeli chodzi o ilość elementów. Minecraft, czy te klocki rzeczywiście wyglądają tak jak na opakowaniu? Jeśli tak, to ja chcę ten zestaw. Zawsze zwracają uwagę zestawom z Minecrafta, że nie mamy tam skinów. A tutaj podróbki zadbały o to, aby dzieci mogły bawić się swoimi ulubionymi youtuberami, chociaż nie wiem, kogo te skiny prezentują. Zestaw taki całkiem... całkiem... Spider-Man z taką troszeczkę... zniekształconą główką. Chcieli chyba upodobnić te figurki do prawdziwych ludzi, ale coś im nie wyszło. Nie chcę obrażać, ale ten zestaw wygląda tak trochę... brzydko. I to logo ukradzione w firmie LEGO. Na koniec zostawiłem dwie najlepsze perełki, mianowicie minifigurkę ze SpongeBoba. Jeśli ktoś wie, gdzie takie kupić, to dajcie namiary, a nie czekajcie. Ten Patryk to nic w porównaniu do świnki Pepy. Co? Jak to wygląda? A mogłem dać takie ostrzeżenie dla fanów świnki. Dzieciństwo nie zniszczyłem. Jeżeli udałoby się mi coś takiego zdobyć, to byłoby piękne. Nagrałbym z tego film. Please, pomóżcie szukać, jak ja to chcę mieć. Jeżeli posiadacie jakieś z tych zestawów, które dzisiaj przedstawiłem, to napiszcie w komentarzu, który. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, narka.